10 najniebezpieczniejszych wód na świecie. Kivu. Jezioro na granicy Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy należy do grupy wielkich jezior afrykańskich. Z jeziora wody odpływają przez rzekę Ruzizi do jeziora Tanganyika. To spokojne afrykańskie jezioro skrywa pewną tajemnicę. Otóż na samym dnie znajduje się dużo metanu, który jest niesamowicie niebezpieczny. Nawet najmniejsze trzęsienie ziemi może spowodować ogromną eksplozję, która może doprowadzić do śmierci ponad 2 milionów osób mieszkających wokół Kivu. Cieśnina Drake'a. Cieśnina morska, położona między Ziemią Ognistą a zachodnią Antarktydą, łącząca Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Jej szerokość to 1110 km, zaś głębokość to 5000 metrów. Przylądek Horn wyznacza północną granicę cieśniny Drake'a, a południk przechodzący przez przylądek Horn jest uznawany za granicę między Pacyfikiem a Atlantykiem. Nazwa pochodzi od Francisa Drake'a, który choć opłynął Amerykę Południową przez cieśninę Magellana, został następnie zepchnięty przez sztorm na południe na wody cieśniny. Drake prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, że tworzy ona przejście dookoła kontynentu. Pierwszego udokumentowanego przepłynięcia dokonał statek Enterhard kapitana Williama Cornelisona Schutena w 1616 roku. To miejsce uważane jest za prawdziwe cmentarzysko dla statków, które nie radziły sobie ze silnymi prądami, słabą widocznością i wiatrem osiągającym 80 mil na godzinę. Amazonka, rzeka Ameryki Południowej o największym średnim przepływie na Ziemi. Jej długość jest sprawą kontrowersyjną. Najczęściej podawana jest wartość 6400 km, jednak według innych źródeł może sięgać nawet 7000 km. Amazonka ma największe na świecie dorzecze i największe zasoby wodne, dlatego też w jej dorzeczu wyrastają największe lasy tropikalne. W samej rzece, jak i w jej pobliżu, żyje wiele dzikich stworzeń, m.in. węże, które atakują ludzi. Jednakże to nie one są największym zagrożeniem dla potencjalnych podróżników. Największym zagrożeniem są oczywiście ludzie, a dokładniej przemytnicy narkotyków, którzy dość intensywnie działają właśnie na Amazonce, przewożąc swoje towary. Wrzące jezioro. Gorące jezioro wulkaniczne w Dominice w parafii świętego Patryka, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO 8 km na wschód od Resul, stolicy państwa. Przybliżona powierzchnia jeziora to 0,28 hektara. Przy brzegu temperatura jeziora oscyluje w granicach od 80 do 90 stopni Celsjusza. W części centralnej jeziora przy normalnym poziomie wody tworzą się strefy, w których woda ciągle wrze. Jezioro znajduje się na zboczu wulkanu. Powstało w wyniku wypełnienia krateru wulkanicznego wodami opadowymi oraz strumieniami spływającymi po stokach. Wysoka temperatura zbiornika jest efektem położenia na jego dnie fumaroli, czyli typu ekshalacji wulkanicznych polegających na wydostawaniu się przez skorupę ziemską różnego rodzaju gazów o temperaturze kilkuset stopni Celsjusza. 28 grudnia 2004 roku zaobserwowano niemal całkowity pusty krater bez aktywności owych gazów, przez co woda spadła do 20 stopni Celsjusza, jednakże już 2 tygodnie później jezioro powróciło do pierwotnego stanu. W 1901 roku, w okresie niskiego poziomu wody nad jeziorem, zmarły 2 osoby, prawdopodobnie w wyniku uduszenia się dwutlenkiem węgla. Z tego właśnie względu jezioro to jest tak niebezpieczne. Jezioro Horseshoe. Otóż to jezioro skrywa śmiercionośne oblicze. Leży w amerykańskim stanie Kalifornia, jego obszar wynosi prawie 2000 m2. Dwutlenek węgla znajdujący się w glebie przekracza dopuszczalną normę 95 razy. Aby się o tym przekonać, wystarczy wykopać niewielki dołek i wrzucić do niego zapaloną zapałkę. Wówczas płomień w mgnieniu oka zniknie. Odradzamy jednak tego typu eksperymenty ze względu na duże nasilenie gazu. W 2006 roku doszło do tragedii. Grupa 3 turystów schroniła się w jaskini i w wyniku zatrucia się dwutlenkiem węgla zmarła.
Blue Hole, czyli wielka rozpadlina rafy koralowej w Morzu Karaibskim. Oddalona jest od Belize City o około 80 km w głąb morza pośrodku atolu Lighthouse Reef. Jest widoczna z kosmosu, a swoją popularność zyskała dzięki filmom telewizyjnym i prezentacjom wypraw morskich. Obecnie stanowi ona wielką atrakcję dla nurków i tych, którzy pragną podziwiać podwodny świat. Została objęta patronatem UNESCO. Jest to oczywiście jedno z najbardziej popularnych miejsc do nurkowania, ale też jedno z najbardziej niebezpiecznych. Wielu doświadczonych nurków zginęło, próbując oddać się swojej pasji właśnie w tym miejscu. Nawet zdarzało się, że profesjonaliści nie potrafili sobie poradzić z taką głębokością. Natron, czyli jezioro w Tanzanii. Jezioro Natron jest jednym z najdelikatniejszych i najbardziej alkalicznych jezior na Ziemi, pokrytych solną powłoką, która czasem przywdziewa czerwony kolor. W pewnych miejscach temperatura wody osiąga 50 stopni Celsjusza, co sprawia, że nie nadaje się do tego, aby coś w niej żyło. Można dostrzec w otchłaniach jedynie trzy rodzaje ryb, które potrafią dostosować się do ekstremalnych warunków. Jezioro Michigan. Otóż jest to jezioro Stanów Zjednoczonych, trzecie co do wielkości w kompleksie pięciu wielkich jezior Ameryki Północnej i jedyne leżące całkowicie na obszarze USA. Na północno-wschodnim krańcu łączy się ono z jeziorem Huron. Nad brzegiem jeziora mieszka ponad 12 milionów ludzi, głównie w metropoliach Chicago i Milwaukee. Wiele małych miejscowości w stanie Michigan i w hrabstwie Door w Wisconsin to ważne środki turystyczne, do których przybywają mieszkańcy Chicago, Milwaukee, Grand Rapids i Detroit, jak również turyści z innych obszarów USA. Wielu bogatszych mieszkańców pobliskich metropolii posiada domy letniskowe położone nad brzegami jeziora. Południowe brzegi w okolicach Gary, stanu Indiana, stanowią centrum przemysłowe środkowego zachodu. Mówi się, że jezioro Michigan jest jak trójkąt bermudzki, ponieważ nad tym jeziorem doszło do jednej z najstraszniejszych katastrof lotniczych w Ameryce Północnej, która miała miejsce bez żadnego logicznego powodu. Dochodzi w jeziorze do nagłych prądów, które co roku śmiercają kilkadziesiąt osób. Studnia Jakuba w Teksasie, czyli kolejne bardzo sławne miejsce, jeśli chodzi o nurkowanie, a zarazem bardzo niebezpieczne. Otóż Studnia Jakuba jest to studnia z krystalicznie czystą wodą. Ma głębokość około 40 metrów, a na samym dole znajduje się kilka wejść do sieci jaskiń, z których wielu się nie wydostało. Neos. Wulkaniczne jezioro Neos położone jest w Kamerunie na wysokości 900 metrów, na zboczu nieczynnego wulkanu. Znane jest z tragicznego wydarzenia, do którego doszło 21 sierpnia 1986 roku. Na dnie zbiornika gromadził się pochodzący ze skorupy ziemskiej dwutlenek węgla. Wstrząs sejsmiczny i osuwisko spowodowały zaburzenie nagromadzonego gazu, powodując jego wydzielanie się z wody i przedostanie na powierzchnię. Gaz, cięższy od powietrza, spływał pobliskimi dolinami, zabijając wszystkie formy życia, nawet w odległości 30 km. Spowodowało to nagłą śmierć 1700 osób oraz wielu zwierząt. Od 2001 roku prowadzona jest akcja odgazowywania jeziora, by uniknąć powtórzenia tragedii. Około 4000 mieszkańców opuściło okolice, wielu z nich zaczęło cierpieć na dolegliwości związane z oddychaniem, poparzenia oraz paraliż spowodowany przez inne szkodliwe gazy. Z dna jeziora ulotnił się gaz o tak dużej objętości, że poziom wody obniżył się o około metr. Wyciek gazu prawdopodobnie spowodował również wylew wody z jeziora, który powalił pobliskie drzewa. Według informacji śmierć poniosło 1746 osób i 1000 sztuk bydła, antylop i gryzoni w promieniu 30 km od jeziora. Jednakże są to informacje oficjalne. Szacuje się, że tych ofiar było więcej. W 2001 roku w jeziorze umieszczono niewielką instalację usuwającą nadmiar dwutlenku węgla z jego wód, zmniejszając częściowo zagrożenie podobną katastrofą w przyszłości. Za największą groźbę dla okolicy uważa się obecnie osłabienie wskutek erozji i podziemnych wstrząsów naturalnej tamy, która utrzymuje wody jeziora
na zboczu góry. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!